za dziś kolejny odcinek z Brawl Stars. I w tym odcinku pobiliśmy kolejny rekord świata, a może i ustanowiliśmy rekord na gorącej strefie. Udało nam się zdobyć 97 gorących stref i zaraz zobaczycie, jak do tego doszło. Jest to nawet bardzo prosty w sumie rekord do zrobienia, no bo to jest tak w sumie jak na Gengrabie. Możecie tam uzbierać maksymalnie 30 klejnotów, czy tam 29, już dokładnie nie pamiętam. A tutaj możecie uzbierać maksymalnie 97. Oczywiście musicie dobrze na początku zagrać, zaraz wam pokażę, co trzeba zrobić, aby tyle zdobyć. Bo na przykład Kryhaku powiedzie, że maksymalnie można zrobić 96, a nam udało się zrobić jednak 97. Zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę na wstępie, subika na kanale, dzwona, żeby żaden film was nie ominął. Wbijajcie na naszego Discorda, jak również chcecie wystąpić na odcineczku, bo często nagrywam odcinki z widzami, tak jak tutaj z Tymkiem, Alanisko, tajemniczą osobą, Kizem i Fabianem. Pozdrawiam was, mordeczki, pobiliśmy razem rekordzik, także fajnie, fajnie. Także macie do niego linka w opisie. No i co, przejdźmy teraz może do powtórki. No i dobra, odpalamy powtóreczkę, oczywiście gramy na dwie strefy. I tak, najważniejsza rzecz, jedna osoba musi być Mortisem, czyli ja szybko podbiegam tym Mortisem. I druga osoba musi być na przykład takim Crowem lub Leonem, żeby pójść szybko do tej drugiej strefy, żeby po prostu to była bardzo szybka postać. A ja Mortisem jak najszybciej muszę do tego bliższego kręgu dojść. I tutaj pozostałe osoby, czyli w przeciwnym teamie, tutaj Kizuś, Fabian i tajemnicza osoba. I tutaj Tymek, no oni nic tu w sumie nie muszą robić, tylko się klepią z Tymkiem, widzicie, trzech na jednego, nie? Tylko żeby oczywiście nie wejść na te nasze strefy. Jeżeli przeciwnik wejdzie na nasze strefy, to już jest koniec, nie ustanowicie rekordu. Jeżeli ktoś wyjdzie właśnie z strefy, ja albo Alanisko, no to też również nie będzie rekordu, więc no po prostu trzeba przeczekać te dwie minuty. No i co, w tym momencie możesz się zostawić lajka, jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze na wstępie, zostawić suba, dzwona, wiadomo o co chodzi. Możecie również pobierać Minecrafta Pocket Edition, bo czasami gram sobie, czasami odcineczki nagrywam, macie do niego linka w opisie. Możecie dodawać mnie do znajomych w Xboxie, na Xboxie i wbijać do naszego klubu na Xboxie, Mordy XRTX-a. Możecie również, sorry, wbijać do klubu w Rumble Stars, Mordy XRTX-a, tak również się nazywa. Możecie padać do naszych klubów Brawl Stars, główny klub Mordy XRTX-a i drugi klub YouTube 2.XRTX, trzeci ty 2.XRTX, czwarty AK Podłoga XRTX-a i piąty Akademia XH. Wspierający mogą je również dodawać do znajomych, mają również inne fajne bonusy, także zachęcam do wspierania. No i co? Tutaj wyświetlają wam się nowi wspierający. Dziękuję wam bardzo serdecznie, mordeczki. Pozdrawiam oczywiście was bardzo serdecznie. No i co? Możecie również wysyłać donaty, możecie zbierać mi openingi w BS-ie, w Rumble Stars, możecie tworzyć mapki w Minecrafcie. Wszystko, kontaktujcie się ze mną na Discordzie lub na Facebooku. Możecie wpadać na kanał Olhasu, czyli mojego starszego brata, na kanał Grafików. Do nich macie oczywiście linki w opisie, wam się teraz powinien też wyświetlić. Możecie wpadać na mojego Facebooka, gdzie możecie zobaczyć moją twarz. Możecie na Messengera wbijać, na mojego Instagrama. Macie do wszystkiego linki w opisie. No i uwaga, 10, 9, 8, 7, w tym momencie 89, 6, 5, 4. To tak naprawdę dzięki podwajaniu tych punktów. I uwaga, 1. I w ostatniej sekundzie udało nam się uzbierać 97. No i tym ustanowiliśmy nowy rekord świata. Także dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę, subika, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w następnych odcinkach.